dzień dobry, witamy. Sobotę mamy. Zaczynamy, dzionek. Nie wiem, co tu się dzieje. Kto tu chodzi? O co chodzi? Policja, kamery, wszystko jest. Tu jakaś. Właśnie idziemy obok kogoś bardzo popularnego. Ale dobra, my to śmigamy na kawkę, bo to już nasz ostatni tydzień w Istanbule. A mało kawki tak naprawdę się opiliśmy, ale ze względu na to, że ja po wypiciu kawy mam straszny spadek energii i trochę postanowiłem to przystopować, żeby sobie trochę ciało zregenerować. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje, ale może po prostu za dużo tej kawy było i po prostu mój organizm zupełnie odwrotnie reaguje. My śmigamy na dzielnicę Besiktasu, bo tam jest naprawdę dużo ciekawych jeszcze kawiarni do zobaczenia. No i tyle, widzimy się na Besiktasie. Okazuje się, że nasze miejsce kawy jest dużo dalej niż nam się wydawało. To zanim pójdziemy sobie na kawkę, to złapiemy sobie lody i z lodami będzie dużo przyjemniej się szło. No. Oh, we still didn't try this dessert. Oh my god. Chicken pudding, no? Yes. Oh, what a cake show. Look at this. This big statue. Oh. Nice. Mm-hmm. Mm, nice. What was the name of this movie? Oh, Beetlejuice? Alice in Wonderland? It is Alice Wonderland with Johnny Depp, huh? Oh, yeah. Wow, what the cakes? Because it's like here. Where we are. Ruchliwe miasto. Kurde, fajnie by było chyba mieszkać, ale z drugiej strony. O, zaraz, gdzie są nasze lody? Gdzie są lody? Zobaczcie, jakie tu pyszności, takie maślane ciasteczka z dżemem. Zawsze bardzo uwielbiałem, żeby z herbatką sobie podjadać takie maślanki. Tutaj jakieś chałeczki. Mm. I te babeczki, i babki piaskowe, muffinki. Same smakołyki, a jaki w ogóle tutaj zapach się wydobywa z tej piekarenki, to po prostu można odlecieć. Oh, ale nie po to tu przyszliśmy, lecimy dalej, gdzie są nasze lody. Takich tutaj cukierenek, piekarenek, to tutaj akurat na tej ulicy jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że to pokazując wam, nic nie mówi, co to za ulica. Ja sam nie wiem, co to za ulica, także no, ale wiem, że od groma jest tego tu. Tu oczywiście, jak to w Turcji, można sobie na ulicy kanapeczkę z precelkiem kupić bez problemu. Dobra, znaleźliśmy naszą lodziarnię. Tak to się nazywa, Damland on Durum Boss. Mm-hmm. Co tu mają? Mm-hmm. Pistachio and milk. Chocolate. Zobaczcie te lody, ale eleganckie. Tutti frutti and limon. Tak się edery? Te się edery. Thank you. How you like ice cream? This lemon is really lemon. Really? Mm-hmm. Is it the same to eat as our like limon, not as a sorbet. Like this, huh? But it's nice. Wanna try mine? Oh, with this chocolate looks nice, no? Nice? This pistachio ice cream, my god. You can stay here. This pistachio. Yeah, this pistachio, oh. Ice cream chinchin. Now you can feel what does it mean, Turkish ice cream, dondurma. It's very sticky, and I hear they put some root
of the plant, which makes them very sticky. That's why they are so like jelly, chewy, sticky. They are super tasty. Nice, no? No, now we can go for coffee, no? Oh, I'll wake up. W końcu spróbowaliśmy tureckich lodów. No są przepyszne. It's tutti frutti. No. I haven't just all this piece of the fruit. Dry fruit. Yeah, that kind of tutti frutti. And they are very good match. No, trzeba przyznać, rzeczywiście jest taka konsystencja trochę gumiasta, takie trochę się, nie tyle gumiasta, kleista. Wciągną się te tak lody, nie jest to taki sorbet, czy to takie zwykłe mleczne lody, co sprawia, że naprawdę no jest taka przyjemność z tych lodów, tak. This ice cream is good. No, I can go back buy more. Something similar feeling like when I eat this fussy for the first time in Rome. I was telling you, it's like Montmartre, for 100 times bigger. Już się zbliżamy ponoć do naszej kawiarni, nie jest łatwo ją znaleźć. A jest to kawał miasta, jak ktoś kiedyś był w Istambule, to wie o czym mówię, że tu nigdzie nie jest blisko, tu wszędzie jest daleko, no po prostu tak jest. Aha, how many people? No dobra, to jest nasza kawiarnia, do której chcemy wejść. You wanna sit or upstairs? We can go up, yeah. What the smell, fresh grunge coffee. Oh, how quiet it's here. You can go to the window, no? Dobra, okazuje się, że nie ma tu menu i trzeba użyć QR kodu. Tylko ja mówię do niego, ale ja przecież nie mam telefonu. On się na mnie tak patrzy, jak nie masz telefonu? Ja nie mam telefonu, bo nie noszę telefonu. Ja, jak ktoś mnie zna, to wie, że mam takie nawyki, że jak wychodzę z domu, to zostawiam po prostu telefon w domu i wychodzę sobie na miasto zawsze bez telefonu, żeby mnie nie rozpraszał, żeby w ogóle niepotrzebny jest mi to. Ale takie śmieszne, już pomału bez telefonu nawet w kawiarni zamówić nie można kawy. Tylko ten wyraz jego twarzy, jak zobaczyłem na to, jak mu powiedziałem, że nie mam telefonu, tak jakby chciał się zapytać, z jakiej planety w ogóle tutaj przyleciała. No dobra, kawiarnia naprawdę nam się podoba, jest naprawdę fajna. How you like cafe? Very British style cafe. No. Tutaj się wydaje pusto, nikogo nie ma na górze, ale na dole jest po prostu pełno, nie wiem czy tu widać. O, wszystko zapełnione, cały dół jest zawalony ludźmi. Fajnie przy okienku sobie, o. Posiedzimy, podegustujemy i sobie pogadamy. A z Amerykaną? Pachnie elegancko. Tylko nie mógł mi powiedzieć dokładnie, co to za ziaren używa. Chyba nie wiedział. On the beginning I was confused. They're using the sugar. Okay. So this not. But feels like they extract the espresso with the sparkling water. The taste. Some I don't know, Americano, Turkish coffee version of ice Americano? The muddy flavor, I don't yeah, know. Yeah, little mug, huh? So maybe they make like this. Okay. Little citrus. On the beginning I was thinking some Colombia, but little fruity and little flower. Okay. It tastes like Colombia. Little bit for me. Yeah, for sure it's not Ethiopia. No, for sure. Maybe Kenya? No. You feel some orange?
flavor. Mm-hmm. For me, like some berries. Well, good. Yeah, for sure. I think it's Latin America. Yeah. Not for sure. Africa. Not Africa. Yeah. No. Brown sugar for me. Yeah, yeah. But it's good because he left this leftover flavor. Grapefruit at the end? Mm-hmm. Yeah, grape. Yeah. I want to say grape more, maybe. No. Not exactly better for me. Some fruit, lemon, okay. Or lemon, orange, grapefruit, this kind of fruit. Okay. Why? Dobra, no ale na pewno jest bardzo dobra kawa. A miejsce też jest naprawdę urocze. Z takim widoczkiem da się żyć. Kawka wypita, świetne miejsce, było bardzo pyszne, thank you. Jak widzimy, oni mają kilka pięter tutaj, można sobie siedzieć, nie wiem czy to połączone, hotel czy jak. Dobra, teraz idziemy coś zjeść, ale tak sobie zaczęliśmy dyskutować i porównywać i sobie tak się zastanawiamy, jakbyśmy mieli wybierać pomiędzy Tajlandią a Turcją, to chyba byśmy wybrali Turcję, ogólnie mniej więcej. Ceny są takie same, żeby wyżyć, żeby coś zjeść, napić się, wyjść sobie. Czy ceny hoteli, jest to bardzo porównywalne do Tajlandii, ale chyba klimat turecki nam bardziej pasuje. What do you think about Thailand and Turkey? I will choose the Turkey because they drink coffee. And also I have to choosing. You choosing the meat or sugar? And I have to choosing the meat, not sugar. Nie. Ah, yeah, so. Tak, też uważam, że chyba bardziej mi pasuje kuchnia turecka niż kuchnia tajlandzka, bo nie używają tu tyle cukru. I to jest dla mnie smaczniejsze. Wolę się faszerować samym mięsem, co też nie jest za bardzo zdrowe, bo oni dużo tego kefiru i jogurtu piją, które nie jest takie dobre, ale chyba wolę to niż ładować ten cukier cały czas. No i co? I też jest kuchnia turecka bardzo bogata. Mają naprawdę wielki wybór do jedzenia. Mają przeróżnych dań. No i pogoda jest fajna i ludzie są fajni. Taki kocioł mi odpowiada. A byłem tylko w Istanbule. Bardzo jestem ciekawy, jak wygląda reszta tej Turcji. Jeszcze tych kilka innych miasteczek. Wybrzeże, no może będzie jeszcze okazja. Anyway, I think it's one of the proof. We was in Bangkok 1 month and we was feel that okay, it's enough, let's go. No yeah, yeah, it was. We had a similar period in the Istanbul and still I wanna see more and I find some more and more places. Yeah, yeah, it is. It's very attractive. Both of them is very attractive, but. Yeah, they are two different town. It is, so it's not easy to compare. But if I can handle about the prey. Yeah. Okay. I stop listening this. Yeah, it's totally slowly stop disturbing at all, eh? Yeah. Well, before I was wake up every morning. No, I don't even listen. Oh, yeah, me too. If I would be have some choice, if somebody offer, where you wanna go now? Istanbul, Bangkok, I will be choosing Istanbul. Oh, yeah, definitely. They also drink tea like Thai people, but this tea is better for me. They're using little too much sugar sometimes. I understand because they are super hot, but yeah.